Agnieszka Kwiatkowska jest uczestniczką Rolnik szuka żony 10. Jak mieszka bohaterka jubileuszowej edycji słynnego programu TVP? Wybredna rolniczka dorobiła się sporego majątku, w którego skład wchodzi Inaczej, hotel i ogromna posiadłość na Mazurach. To jedno z najpiękniejszych gospodarstw w historii Rolnik szuka żony. Rolnik szuka żony, kim jest Agnieszka Kwiatkowska? Agnieszka Kwiatkowska to bohaterka 10. Edycji Rolnik szuka żony. Szczupła szatynka o brązowych oczach to jedna z najbardziej przedsiębiorczych uczestniczek programu TVP. Agnieszka hoduje konie, prowadzi ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Jak sama przyznała, zatraciła się już w pracy, a miłość ciągle odkładała na później. Program Rolnik szuka żony ma pomóc jej wyjść ze strefy komfortu. 40-latka od razu dała się poznać jako kobieta o jasno sprecyzowanych oczekiwaniach. Wiemy, że w programie poszukuje mężczyzny w wieku od 35 do 50 lat, który jest rodzinny, cierpliwy i ma uporządkowane życie zawodowe. Poczucie humoru, dystans do siebie i cierpliwość także są w cenie. Niektórzy widzowie twierdzą, że jeszcze taki się nie urodził, co by Agnieszce dogodził. Kandydaci Agnieszki z Rolnik szuka żony 10 to 34-letni Mateusz ze wsi Kurzętnik, 46-letni Ireneusz z Reyðarfjörður w Islandii, 38-letni Jan z Jaworzna. Tak wygląda dom Agnieszki z Rolnik szuka żony. Gdzie mieszka Agnieszka z Rolnik szuka żony 10? 40-letnia właścicielka 17-hektarowego gospodarstwa mieszka w miejscowości Biskupiec w Woj. Warmińsko-Mazurskim. To właśnie tam prowadzi wyjątkowy kompleks, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Kwiatkowska. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak mieszka Agnieszka z 10 edycji Rolnik szuka żony.